No i proszę Państwa, mamy pierwszego zawodnika libijskiej dziesiąteczki. Powitajmy go wszyscy brawami. Jest to zawodnik z numerem 120, mówiłem, reprezentant Ukrainy Pawlo Werecki. A więc zawodnik z Ukrainy, a konkretnie z Doniecka, zwycięzcą trzeciej libijskiej dziesiąteczki. I nagrodę otrzyma podczas ceremonii dekoracji. Nagrodę finansową w wysokości 500 zł. Pierwszy zawodnik na linii mety. Czekamy na kolejnych. Mamy informację, że wystartowało 113 osób łącznie. Trasa, można powiedzieć, że nie jest wcale prosta, bo jest także około 800-metrowy podbieg. Zawodnicy, zawodniczki biegają ulicami Libiąża oraz trasami leśnymi. Pierwszy zawodnik z numerem 120 na linii mety, przypomnę, Pawlo Werecki z Doniecka, Ukraina. No i proszę Państwa, mamy drugiego zawodnika z numerem 28, Łukasz Grajcar, Konopiska, Budowlani Częstochowa. Pan Łukasz Grajcar za drugie miejsce otrzymuje nagrodę finansową. Jeszcze nie oczywiście w tym momencie, ale w czasie ceremonii wręczenia, w wysokości 300 zł. Dwóch zawodników na linii mety, a przypomnę, 113 osób wystartowało, tyle zameldowało się na linii startu. Jeśli chodzi o pomiar elektroniczny, każdy, dla tych, którzy nie wiedzą, w swoim numerze startowym ma wbudowany chip i żeby był sklasyfikowany, a więc aby uzyskał swój wynik, musi przebiec między antenkami, czyli tymi tabliczkami, które są przy linii mety, które Państwo macie przed sobą. Te antenki odczytują z numeru startowego wbudowany chip. Przypomnę, że na trasie mamy dwie kurtyny wodne na 4 i 8 km oraz dwa punkty z wodą na 4 i 6 km. Po zakończeniu biegu oczywiście każdy w ramach swojego uczestnictwa otrzymuje grochówkę. Zapraszamy tam zawodników ze swoimi numerami startowymi, a limit czasowy, przypomnę, 90 minut. No i mamy kolejnego, trzeciego zawodnika. Poproszę o duże brawa. Za chwileczkę zobaczymy, kto to jest. Jest to numer 111, numer 111, Tomasz Wójcik, Rudze. Tomasz Wójcik za trzecie miejsce otrzyma nagrodę finansową w wysokości 200 zł. No i mamy czwartego zawodnika. Brawa dla czwartego na linii mety, numer 118. Jest to Rafał Zelek, miejscowość Chełmek. Jak Państwo widzicie po zawodnikach, dzisiaj pogoda niezbyt łaskawa. Przy takim upale nawet 10 km jest mega wyczynem. Miejmy nadzieję, że wszyscy, którzy wystartowali, ukończą ten bieg, aczkolwiek no, można powiedzieć, że warunki są bardzo niedobre dzisiaj, jeśli chodzi o temperaturę powietrza. Ale organizatorzy, jak mówiłem, zadbali o kurtyny wodne oraz o punkty z wodą. Woda także jest na linii mety. Witamy kolejnego zawodnika. Jeszcze ma siły na końcu. Poproszę o brawa. Jest to numer 119, Robert Zielonka z Szanów. Bodajże piąty, a teraz szósty z numerem 94, Jacek Rudziński, Kocmyrzów. No i teraz, drodzy Państwo, będzie coraz więcej zawodników biegało, a my będziemy czekali na pierwszą kobietę. Na mecie kolejny, numer 52, jest to Przemysław Koziarz, Żarki. Czyli siódemka panów na linii mety. Ponad 38 minut w tym momencie ci, którzy jeszcze na trasie. A przypomnę, do limitu czasowego, który wynosi 90 minut, brakuje jeszcze ponad 50 minut. Siedmiu zawodników, wszyscy mężczyźni na linii mety.
Może niedługo pojawi się jakaś zawodniczka pierwsza, ją także i innych zawodników i inne zawodniczki będziemy witali oczywiście zawsze brawami. Docencie Państwo, ten wysiłek w tej temperaturze ponad 30 stopni, nie jest to łatwy wyczyn, mimo że dystans nie jest może ogromny, bo tylko 10 i aż 10 kilometrów. Myślę, że wielu zawodników, wiele zawodniczek będzie zmagało się z wieloma trudnościami na trasie i oby wszyscy szczęśliwie dotarli do linii mety, bo my tutaj oczywiście na nich wszystkich czekamy. Mamy kolejnego zawodnika, według informacji nieoficjalnej jest to zawodnik na pozycji numer 8, numer 78, Bartłomiej Pająk z Kierniewice. Nawet jak Państwo widzicie, zawodnicy otrzymują pamiątkowe medale. A w ramach także pakietu będzie oczywiście ciepły posiłek. No i proszę Państwa, brawa, mamy pierwszą kobietę, numer 121. 121, Walentyna Kiliarska, Ukraina. A więc Pani Walentyna, podobnie jak kolega z Doniecka, Pawlo Werecki, otrzyma podczas ceremonii dekoracji nagrodę finansową w wartości 500 zł za pierwsze miejsce. Panowie i panie oczywiście jednoczesne, jeśli chodzi o kwotę nagrody finansowe, za pierwsze miejsce 500, za drugie 300 i za miejsce trzecie 200 zł. Takie same nagrody finansowe mamy także w kategorii gminy Libiąż. Minęła 40 minuta. Kategorię Open Panów mamy już obstawioną na podium. Mamy jedną kobietę. Do podium potrzebujemy jeszcze dwie, te, które otrzymają nagrody finansowe, a potem w czasie ceremonii dekoracji po zamknięciu biegu będziemy oczywiście także wiedzieli o kategorii gminy Libiąż. Tu oczywiście decyduje zameldowanie na terenie gminy. Zbliża się kolejny zawodnik. Poproszę o brawa. Drodzy Państwo, nie żałujcie tego. Jest to numer 41. Pan sobie też bije brawo. My oczywiście także. Piotr Klimczak, Balin. Numer 112. Do mety zbliża się Wiesław Wójcik, Rudze. A za nim numer 43. Jest to Zygmunt Kokoszka, Kraków. Kolejny pan, 79. Numer jest to Marcin Pawela, Libiąż. Czyżby pan Marcin był pierwszy z Libiąża? Zobaczymy. A przypomnę, gminie Libiąż, kobieta i mężczyzna za pierwsze miejsce 500 zł, za miejsce drugie 300 i za miejsce trzecie 200 zł. Jest o co walczyć. Proszę Państwa, przypomnę, że trasa oznakowana taśmą biało-czerwoną, ale za to zabezpieczenie trasy organizatorzy dziękują Policji Powiatowej w Chrzanowie oraz Libiąskiej Policji, OSP Libiąż, Moczydło, Żarki, Gromiec oraz harcerze z Libiąża. Oni pilnują, aby wszystko sprawnie przebiegało na trasie, aby żaden zawodnik się nie pomylił i nie pobiegł tam, gdzie nie trzeba. Przypomnę, organizator Libiąskie Centrum Kultury, a pomysłodawca tego biegu i koordynator, pan Jacek Kremer, jest na linii mety, wręcza medale. No i drodzy Państwo, witamy drugą kobietę. Pani numer 2, jeśli chodzi o kategorię Open, numer 33, jest to Aleksandra Jachimczyk-Chrzanów. Doskonale znana na terenie powiatu chrzanowskiego, Aleksandra Jachimczyk. Dzisiaj druga otrzyma nagrodę finansową w wysokości 300 zł. Czekamy jeszcze na trzecią panią. Mamy tutaj pana z numerem 81. Na mecie Paweł Pawlica, Libiąż. Kolejny do linii mety zbliża się zawodnik z numerem 117. Jest to Konrad Zawadzki, Libiąż.
kilkunastu panów na mecie, dwie kobiety. Przypomnę, zwyciężyła wśród kobiet Walentina Kiliarska z Ukrainy przed Aleksandrą Jachymczyk z Chrzanowa, która reprezentuje Team Parkrun Chrzanów. Czekamy na trzecią panią, która wybiega sobie dzisiaj 200 zł. Póki co do mety zbliża się numer 47. Jest to Mateusz Kopyć, Ryczówek. No i proszę Państwa, zobaczcie jeszcze, ile zawodnicy mają siły. 104,37, 104 Robert Targosz, Grojec koło Alvernii i 37 Dawid Józefik Chrzanów. Drodzy Państwo, przypomnę wyniki na bieżąco na stronie ultimasport.pl, a po zakończonym biegu ci, którzy podali swoje numery telefonów komórkowych, otrzymają SMS-a z informacją o swoim wyniku. No i proszę Państwa, brawa, trzecia kobieta w kategorii Open i otrzyma 200 zł, numer 62, pani Elżbieta Lewicka-Knurów. A za nią z numerem 83, Jacek Pichner-Oświęci. Ponad 45 minut na trasie, ci, którzy jeszcze biegają. A więc tak naprawdę to mamy w tym momencie około połowy limitu, bo limit tego biegu to 90 minut. Zazwyczaj w biegu na 10 km limit wynosi 1,5 godziny. My witamy na mecie pana z numerem 77. Jest Rafał Oświęcimka z Krakowa. Patrząc na listy startowe, mamy tutaj kilka rodzin, czyli zawodników i zawodniczki o tym samym nazwisku. To też warte podkreślenia, bo bardzo łatwo i bardzo często ludzie zarażają się bieganiem i nie tylko tym sportem, ale dzisiaj jesteśmy na imprezie biegowej z numerem 90 Magdalena Pudełko-Chrzanów, a za nią z numerem 14 Kamil Czechowicz-Hełmek i kolejni zawodnicy z numerem 99 Sebastian Smalec-Libiąż, z numerem 44 Jakub Konieczyński, Kraków. No i witamy kolejnego zawodnika. Numer startowy prosimy. 91 to Michał Rajs, Kraków. Drodzy Państwo, nie słyszę braw. Zobaczcie, za nagrodzie każdego, który biega po tym ogromnym wysiłku, ale to jest ponad 47 minut. W tym momencie pan z numerem 13, Rafał Cichy z Chrzanowa. Także parkranowiec. No i kolejny do mety z pociechą, numer 5, jest to Marcin Bebak-Libiąż. Myślę, że nagrody jeszcze nie są wszystkie rozdane, bo mamy za mało kobiet. Open oczywiście już są, ale jeszcze kategoria gminy Libiąż. No i zobaczcie, drodzy Państwo, jaka walka, numer 30 i 101. 30 to Paweł Gut-Libiąż, a 101 to Krzysztof Solik, Łaziska Górne. No i kolejna pani, widzę parkrana, z parkrana Chrzanów, numer 97, Magdalena Siuda, ale mieszkanka Libiąża. Być może dostanie także jakąś nagrodę w kategorii gminy Libiąż.
Numer 50 na mecie, Rafał Kowalski, Domurowa Górnicza. I z numerem 8 Łukasz Bielański. Mam napisane miejscowość Dział. Numer 114 Piotr Wyszyński Libiosz. A za nim z numerem 49 Mirosław Korbut Chrzanowa. Zapraszamy Państwa do węża, który jest na Placu Słonecznym. Tam się można naprawdę szybko opłodzić. Myślę, że warto skorzystać z tego bezpośrednio po biegu, aby ostudzić nieco rozgrzany w tej temperaturze organizm. My witamy kolejnych dobiegających zawodników do mety. Numer 108 jest to Wojciech Warzecha z Chrzanowa. No i kolejni dwaj zawodnicy. Numer 74, 71 i 69. Paweł Mularski z Zalas, Adrian Michaluk Libiąż. I 69 Mateusz Matte Jasik Libiąż. I kolejna dwójka. Nie, trójka z tyłu. 123, 122 i 125. Zbigniew Siwek-Hełmek, Henryk Kiełbasa-Libiąż i Daniel Piernicki-Bolęcin. Ta trójka także na mecie. Minęła 50. minuta, zbliża się 51. A do mety z numerem 88 dobiega Krzysztof Podgajny-Chrzanów. Z numerem 31 Konrad Hołda, Jaworzno. Z numerem 73 Karol Mucha, Tymbark. Zapraszamy biegaczy do cienia, a najlepiej do wody. Tam na Placu Słonecznym leży wąż. Można się opłodzić. Z numerem 64 na mecie Piotr Łukasik Trzebinia. Z numerem 38 Andrzej Kałuża Libiąż. Numer 45 i 19 Krystian Kopeć Ryczówek i z 19 Leszek Dziubiński Libiąż. Numer 93 Eryk Rozmus Bielsko-Biała. No i witamy kolejnego zawodnika z 12, Łukasz Bułakowski, Libiąż. No i drodzy Państwo, kolejna kobieta, na razie ich niewiele mamy na mecie, ale z numerem 53 jest to Katarzyna Krawczyk z Krakowa, za nią z numerem 86 Bartłomiej Pitner Alwernia i kolejni dwaj zawodnicy z numerem 36 Jarosław Jońca z Chrzanowa, a za nim z numerem 3 Jan Bartula Libiąż. Z numerem 105 Edward Teofilak Trzebinia. No i do mety dobiega numer 16, Piotr Drabek-Oświęcim. Przypominam, że na bieżące wyniki znajdują się na stronie ultimasport.pl. A po zakończeniu biegu Państwo, którzy podali swoje numery telefonów, otrzymają SMS-a
ze swoim wynikiem. No i mamy panią, kolejną kobietę, która będzie za moment na mecie, a wcześniej przed nią numer 98. Damian Skoczykło, da Łaziska Górny. A w międzyczasie wbiegła pani Anna Korbut-Libiąż. Wbiega Sebastian Kopeć-Ryczówek, a wcześniej z numerem 22 już na mecie Grzegorz Fluder-Chrzanów i z numerem 63 Jerzy Łoziński z Libiąża. Numer 24 Wiesław Gancarczyk-Libiąż. Witamy numer 85, jest to Kazimierz Pilszyk-Grojec. I do mety kolejni zawodnicy, 20 Adrian Fiba Zagórze i z numerem 21 Tomasz Flasiński Chrzanów. Numer 25 Janusz Gąsiorek Libiąż i z 17 do linii mety dobiega Paweł Duda z Chrzanowa. No i widzimy tutaj fan klub, nie wiem którego zawodnika dotyczy, albo pani. Numer 110 najpierw pan Miłosz Wawro Libiąż, a z numerem 56 na mecie pani Katarzyna Kumor Libiąż. Mam napisane Katarzyna. To proszę w biurze zawodów, nie u mnie. Numer 48. Numer 48 Anna Korbut-Libiąż. No i na mecie, a właściwie przed metą, numer 15 Dariusz Berendasz-Libiąż, a za nim pani z numerem 35 jest to Karolina Jędrocha-Klucze. Numer 58 Piotr Kurysia Bujaków. Numer 23 Tadeusz Frycz Świętoszówka. No i drodzy państwo, mamy trójkę teraz. 96, 27 i pani z numerem 102. 96 to Piotr Siejka-Psary, 27 to Marcin Gnat-Kraków i numer 102 to pani Anna Synal z Chrzanowa.
numerem 6 witamy na mecie Krzysztofa Biedronia, Libiąż. Numer 54 Marcin Krawczykiewicz, Chrzanów. Numer 124 i numer 1. 124 Dominik Imiołek, Bochnia. I numer 1 Janusz Adamus, Osiek. Numer 59 Adam Parciak, Chrzanów. Z 76 Iwona Osiecka, Oświęcim. No i proszę Państwa, za parę sekund będzie już godzina. Tyle zawodnicy są na trasie, którzy jeszcze oczywiście nie są na mecie. A do mety zbliża się numer 68 Leszek Mastalski, Chrzanów. Osiemdziesiąt sześć osób już na linii mety. Przypomnę, 113 zawodników i zawodniczek wystartowało w tym biegu. A my witamy numer 75. Jest to Jolanta Niedzielczyk z Chrzanowa. Numer 84 Dariusz Piechowicz, Jaworzno. No i witamy na mecie numer 30. Drugi Sławek Hul, Dąbrowa. Numer 66 Przemek Marcak, Oświęcim. I z numerem 51 Michał Kozak, Libiąż. Kolejni zawodnicy przed linią mety. Najpierw z numerem 100 Sławomir Sobczyk, Tychy. I z numerem 107 Andrzej Waligura, Libiąż. Godzina i 3 minuty. Zawodnicy na trasie, ci, którzy jeszcze biegną, a na mecie z numerem 82. Mieszkaniec Libiąża, ale imię i nazwisko Tery Kimpachani. Z numerem 40 Ewa
Kąska Cichy z Chrzanowa. Zapraszamy wszystkich biegaczy, którzy ukończyli bieg, na ciepły posiłek. Na Placu Słonecznym jest już grochówka. Prosimy o zabranie ze sobą numerów startowych. Witamy numer 26. Jest to Tadeusz Głód, Jaworzno. Przypominam, szanowni zawodnicy, szanowne zawodniczki, że wyniki na bieżąco na stronie ultimasport.pl, a po zakończeniu biegu ci, którzy podali swoje numery telefonów, otrzymają SMS-a ze swoim wynikiem. Zbliżamy się do setki, do której brakuje nam na linii mety jeszcze trzech zawodników. 97 już jest po swoim biegu. Przypomnę, pierwszy raz dzisiaj ta trasa, 10 km, trasa uliczno-przełajowa, biegnąca nie tylko ulicami Libiąża, ale także trasą leśną z podbiegiem około 800 metrowym. No i witamy na mecie panią. Pani jest w kolejności biegających na metę 98. Jest to pani z numerem 10, Justyna Bigaj-Libiąż. No i proszę Państwa, mamy dwóch zawodników, jeśli dodamy do 98, to będzie już setka na linii mety za moment. No i w pierwszej kolejności tą linię osiągnie numer drugi, a więc Kamil Augustyniak-Libiąż, a za nim z numerem 9 Arkadiusz Bigaj-Libiąż. Czyli setka już uczestników naszego biegu na linii mety. Przypominam wyniki na bieżąco na stronie ultimasport.pl. I proszę Państwa, setka na mecie, dwójka dobiega z numerem 116, Piotr Zaklikiewicz, Bielsko-Biała, a za nim z numerem 55 pani do nas przyjechała z Czechowic-Dziedzic, jest to Beata Kuder. 102 osoby, 113 wystartowało, czyli 11 jeszcze powinno być teoretycznie na trasie, ale czy wszystkie dobiegną, przekonamy się, myślę, że za 23, niespełna 23 minuty będziemy już wszystko wiedzieli, bo wtedy właśnie będzie limit czasowy osiągnięty, bo przypomnę, wynosi on 90 minut.